przez paranormizm, grupa udaje się zbadać niesamowicie przerażający dom, który okazał się ich jednym z najbardziej przerażających śledztw do tej pory. Ale najpierw krótka historia tego domu. W listopadzie 1986 roku Winnipeg nawiedziła potężna burza śnieżna, a mężczyzna i kobieta zostali uwięzieni w swoim domu. Młoda kobieta zachorowała na niezdiagnozowane schorzenie, które pogorszyło się podczas burzy. Mimo starań mężczyzny, by podać jej leki, zmarła w łóżku kilka dni później. W czasie, gdy była przykuta do łóżka, mężczyzna ciągle słyszał jej głos, a także kroki dochodzące z różnych części domu. To oczywiście przeraziło mężczyznę, ponieważ kobieta nie wychodziła z łóżka. Wracając do śledztwa, przez pierwsze kilka minut nic ciekawego się nie dzieje, ale około 27 minuty wszystko gwałtownie się zmienia. Słychać dźwięk upiornych kroków dochodzących z jakiegoś miejsca w okolicy. Po zaledwie 2 minutach zauważają, że drzwi pokoju są teraz zamknięte, a na łóżku są ślady. Paranormal. We are hearing. It sounds like footsteps. Sounds like footsteps. And right at that moment. Shh. It says paranormal. That's fucking footsteps. That light's on. That door's shut. You didn't shut this door? I didn't shut that door. That's what that noise was too. Was that on? Why does it look like somebody's sitting in your bed? Somebody was sitting in the bed. Somebody was. This was totally... This bed was completely made. No wrinkles in the bed or anything. Somebody's sitting in this bed, too. These beds were flat. Mama. Like a fever? No, that's way too high. No one could possibly have a fever that high. Hello? Oh... Said you're dead. What are you doing? Said this is a fine line. Said go with it. Oh, and it feels like somebody's tugging on my shirt. Who's up there? Let's go. I have my camera on it and the door fucking open. Oh god. I don't like that. You see anything? It's no one. Oh my god! Did you hear that? I just heard that. There was another noise. It came from underneath us, where we're standing right now. Right from where underneath us. That came from the basement. I'm going downstairs. W pewnym czasie następuje kolejne przerażające zdarzenie. W piwnicy słychać stukanie, a na tablicy Ouija widać, jak wskaźnik się porusza. Potem, gdy wchodzili po schodach, tabliczka Ouija zaczęła się sama poruszać. W międzyczasie słychać dźwięki kroków i stukanie dochodzące z kuchni. Mijają tylko 2 minuty, zanim nastąpi kolejne zdarzenie. Okay, no way.
Kiedy schodzę do piwnicy, słychać dźwięki czegoś, co zostało rzucone w dół schodów do piwnicy, a potem pojawiają się znowu kolejne dźwięki. Później ktoś mówi, zaświecę światłami i w około 1:17 włączają i wyłączają się światła kilkukrotnie. Czy sądzisz, że ten dom jest naprawdę nawiedzony? Jeśli tak, to następne osoby, które się tam wybiorą, powinny zachować szczególną ostrożność. Ta seria filmów została wykonana przez użytkownika o pseudonimie Eliasz Matthew 101 i dokumentuje jego wędrówki po lesie w środku nocy, które przeniosły nieoczekiwane konsekwencje. W jednym z filmów można zobaczyć go przechodzącego po lesie i próbującego jak najlepiej pokazać okolice. Na początku wydaje się, że nie znajduje niczego interesującego, ale szybko się to zmienia. W drugim filmie Eliasz jest sam w ciemnościach, trzyma w ręku tylko latarkę i nagle doświadcza przerażającej sytuacji. It's 12:45. Bell's going off crazy. All of those screams you're hearing are animals. I know they are animals. Hello? In the woods at nighttime. Someone's dead, I'm just gonna throw something in there, like a stick. That I find in the woods at nighttime. Someone's dead, I'm just gonna throw something in there, like a stick. W ostatnim filmie natknął się na tunel w lesie i podjął odważną decyzję, żeby go zbadać. Jak się pewnie domyślacie, okazuje się to gigantycznym błędem. Fun fact, that tunnel went for about 8 meters and then it just stopped. And I was walking home right now, reviewing the footage to see if I caught anything that I didn't quite see in the first time I caught the footage. Listen. Bells. There are no bell towers around me. Again, this happens all the time. I don't understand what it is. And at this point, I actually want to know, I'm desperate to find out what that is. Bell tower. No bell tower around here. There's literally nothing around here. Seria ta jest niezwykłą zagadką, a widzowie są wciąż zdezorientowani i zastanawiają się, czy Eliasz miał do czynienia z czymś nadprzyrodzonym w trakcie swoich wędrówek po lesie.